Jo! Panie, jak to idzie? Nie, o plasy i tak nie chodzi. Siemanko, drodzy widzowie, witam was z powrotem na moim kanale. Dzisiaj odcinek specjalny. Otóż, tak jak już przeczytaliście, kupiłem sobie nowy samochód. A ponieważ wydałem na to ostatnie moje fundusze, teraz przeprowadziliśmy się razem z żoną do tego miejsca. Tutaj, specjalnie dla nas wybudowane. Będziemy tu chwilą mieszkać. Niestety, albo samochód, albo mieszkanie. A ponieważ teraz modne jest kupowanie sobie nowych samochodów, wrócenie o tym odcinków, to też postanowiłem sobie kupić nowy samochód wart właśnie tych 300 subów. AJ The Polish American sobie wrócił nowy samochód. Kura Workout również sobie zakupił nowy samochód. Budda TV non stop coś tam wrzuca. Mówię, nie będę gorszy, 300 subów zobowiązuje. No i tak, tak, moi mili, kupiłem sobie nowy samochód, ale zanim go wam pokażę, zanim opiszę, coś tam wspomnę, to zmienimy ten film look, filmowy look, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Jakieś paseczki. O, właśnie. Zjeżdżają fajnie. Kolorki poprawimy. Elegancko. I może jakaś muzyczka. Nie, nie, nie. Bez jaj. O, dużo lepiej. No i co? Miłego oglądania. Lecimy. Mój nowy samochód. A nie, pomyłka. Ta czerwona bestia to jest samochód żony. Mój. It's all about humanity. It's all about humanity. O, panie, nie ma klapki. Nie jedzie, nie odpala. Nie, na tym to nie pojedzie. Nie da rady, nie da rady, no muszę go oddać, bo no pojedzie. Nie, spokojnie, klapeczka będzie. Czy coś glancuś? Oglądajcie dalej. No i tak, moi kochani, kupiłem sobie Forda Focusa MK2 RS diesel. Oczywiście żartuję z tym RS ST. Z tym też żartuję. Zwykły dieselek. Silniczek 2.0. Rzędowa czwóreczka. 16-zaworowa. Panie, panie. 136 koni w podstawie. I powiem wam tak szczerze. On coś tam był delikatnie robiony. I chodzi tak, jakby miał ze 150 koni. Potwór, potwór. Nie samochód, tylko potwór. Nie no, a tak poważnie, no. Kupiłem go za ileś. Nie dałem jakoś dużo. No fajnie się nim jeździ. Jak się przyciśnie, diesel, jak się wkręca. Tutaj jest bodajże 320 Newta. Także fajnie się wkręca na obroty. Ciśnie nawet. Tak osobiście wam powiem, że najmocniejszym samochodem, jakim jechałem, to chyba właśnie tym. Albo jakimś starszym Audi. Szwagier też miał Audi, tam było benzynka, 160 koni. Szło według mnie bardzo podobnie. No tutaj się fajnie wkręca jednak ten dieselek, także delikatnie czuć, jak wgniata fotel. Zaraz się gdzieś przejedziemy. Pokażę wam, jak to chodzi. Ach, gdzie to odpalę wam ten samochód. Kurczę, mam klucz. Proszę bardzo, kluczek w takim... O, w kondomku. Pamiętajcie, wszyscy użytkownicy diesli, żeby te światełka wam tutaj pogasiły, żeby się rozgrzały świece. Uwaga. Lek. Tak jest, dieselek. To co? Biorę zaraz żonę. Idziemy w przejażdżkę. Zrobimy sobie kółeczko. Bo, no, ponieważ wydałem wszystkie pieniądze na samochód, nie stać mnie na paliwo. Nie ma co ukrywać, nawet jadę do pracy teraz ostatnio z kolegą. No bo benzynka coraz droższa. Puh.
Ropa coraz droższa. I co? Nie przedłużając tym moim gadaniem, jedziemy. Coś tam może dopowiem, jak mi się coś przypomni. Hello. Już mi się przypomniało coś. Powiem wam, on ma teraz coś takiego zamontowane. I kto zgadnie, co to jest, dostaje ode mnie serduszko pod komentarzem, bo tylko na tyle mnie stać. Uwaga, dam delikatnie gazu. Nie wiem, czy będzie słychać, ale coś tutaj jest zamontowane. Kto zgadnie, pierwszy dostaje serduszko pod komentarzem i komentarz brawo. Dobra, jedziemy. Łokieć. Łokieć w tych czasach. No i kochani, wyjechaliśmy. Jedziemy sobie dieselkiem. Pamiętajcie, konkurstwa. Kto zgadnie, otrzymuje serduszko. A my teraz jedziemy sobie po mieście. Wiadomo, to jest samochód 14-letni. Tutaj wszystko skrzypi, piszcze, jakieś plastiki, nie plastiki. Tapicerkę mam welurową. Ohoho, panie, jak pan tu normalnie, super. Jak tam Marta? Fajnie się jedzie? Normalnie, jak samochodem. Nie. Super, to jest super, super Ford Focus. MK2. To jest RS-ka w dieselku. Teraz tutaj będzie jakaś prosta droga, przyciśniemy troszeczkę. No i ogólnie pan, jak sprzedawał ten samochód, troszeczkę mnie oszukał. Nie zachował się według mnie fair wobec mnie, ale nie będę dorzucał tematu. No. Mam nadzieję, że obejrzy ten film i zobaczy, no bo to jest, poglądałem go troszeczkę, w sumie taki ulepek. On był według mnie bity, takie pierdoły. Co tam jeszcze coś wyszło, z panem się nie dogadałem, ale nie będę drążył tematu, no. Nieładnie, bo ogólnie miła, sympatyczna rodzina, ale zachował się ten pan nieprofesjonalnie według mnie. No nic, ale mam samochód, wart 300 subów. Marta, żono kochana, przyciśniemy troszeczkę, co? Wgniecie się w fotel? Jo! Panie, jak to idzie? Nie, no to nie może być Ford Focus w dieslu! W dieslu to tak idzie? No tu idzie. O, wyprzedzamy wszystkich. Tutaj jest dozwolona 50, tam jedziemy 51. Także wiecie, no bo to przeważnie, no to przepisowa jazda przede wszystkim, nie? Tutaj bardzo, bardzo trzeba jechać powolutku. Kurczę, 52! Nie, no muszę zwolnić. Dobra, 50. Jest 50 na liczniku. Żono, jak wrażenia? Wcisnęło w fotel, nie? Nie? O, tutaj się chce ścigać ten. Opel Corsa. Nie, no nie ma podjazdu Corsa. Dobra, nie przedłużając, ogólnie powiem wam, że ten samochód, bo wyczytałem, tak, że osiąga ponoć 203 km na godzinę. No nie powiem, czy sprawdzałem, ale chyba tyle jedzie. Także ja nie wiem, no ja tylko tam 140 maksymalnie na autostradzie, nie? Ale chyba tyle jedzie, no. Ktoś mi tak powiedział, jakiś pan, jak tym jechał, to, że jedzie. Także jestem zadowolony. No i co? Powiem wam tak, jeżeli pod tym filmem będzie, nie wiem, magiczna liczba 1000 lajków w górę, no to ja go biorę na hamownię i patrzymy, czy on ma 150 koni, czy ma 136, czy 134, czy 170, bo brat się przejechał tym samochodem, powiedział on, brat, on ma 170 koni, na pewno. Ja mówię, nie no, sprawdzimy, ale dajcie łapkę w górę i subskrypcję, bo ogólnie się sprawdziłem ostatnio. Sprawdziłem, ale zanim dokończę. Ty, to ten Opel, co jechał przed nami, nie?
Ja cię, no panie. Oplem? Miałem Opla, miałem Opla Astra i tak nie chodził. Miałem Opla Astra i tak nie chodził. Zapraszam chętnych, Częstochowa, prosta, gdzieś tutaj chcecie jeździć. Nie mam Ford to normalnie 136 koni, 2.0 diesel. A tak pół żartem, pół serio, o, Corsa tutaj jest z boku, zaraz jest czerwone światło. Będziemy się ścigać samochodem. Uwaga. Ja już tutaj się szykuję. Marta już jest normalnie podekscytowana. Ja wiem, jestem cięższy z Martą, bo ona tutaj troszeczkę waży. Nie mów. Ale tak, rzeczy. No tutaj jest jeszcze czerwone światełko. O, miga tutaj. Patrzcie, co się teraz dzieje, nie? Uwaga. No i tyle. Tutaj nie potrzeba słów. Wygrałem wyścig. Do następnych świateł. O, uwaga, tutaj znowu będzie start. Nie, tutaj nie ma teraz startu. No i tak, dajcie suba, dajcie lajka, jak będzie, to normalnie wjeżdżamy na hamownię i mierzymy, a jak będzie lepiej, to może jeszcze coś zrobimy. Może coś jeszcze zrobimy. Panie, jak to chodzi? Jak to chodzi? To pan, który to sprzedawał, jak pan to ogląda? To wie, jak to chodzi? No super. Ale czegoś panu nie wybaczę. Dobra, nieważne. Już nie przedłużamy, bo ten film będzie trwał 20 minut. Dajcie suba, dajcie lajka, bo ostatnio sprawdzałem statystyki. 98% osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału, a niecałe nawet 2%, tam dokładnie jeden coś, subskrybuje. No co to są w ogóle za statystyki? Co wy nie możecie kliknąć subskrypcji? No proszę, cyk, klik i gotowe. Subskrybujcie, lajkujcie. I normalnie robimy z tego potwora. Potwora, robimy to na 200 koni. Tylko dajcie 1000 łapek i normalnie coś zrobimy. Wbijajcie. 1000 złotych. I 1000 zł, bo mnie nie stać, a mam niedługo wypłata, także mam wypłatę teraz i jak będzie 1000 lajków, to daję wypłatę na ten samochód, normalnie zrobimy coś super, ale dajcie mi motywację. O, Cupra tutaj jedzie, zobacz, kurczę, skręciła, a tą kuperkę to normalnie bym nie wziął, nie, ale bym powiedział, panie, to normalnie diesel to musi wyprzedzić. Dobra, dziękuję. Na pomarańczu bym przyjechał. No i nie tu. Marta mnie instruuje. Kurwa, na drogę nie patrzysz. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli chcecie więcej filmów motoryzacyjnych, to też dajcie lajka. Też będzie to znaczyło, że chcecie taki film oglądać. A na razie strzałeczka. My wjeżdżamy na trasę. Widzimy się niedługo! Yo! O proszę, dzisiejszy film sponsoruje McDonald's. Nie, tak naprawdę żartuję. Nie sponsoruję, ale sobie zjemy friteczkę. W rolkach. Róbcie masę. Trzymajcie się.